I cześć, siema, Jurek Owsiak. Bardzo serdecznie pozdrawiam filmową górę. Zrobiliście rewelacyjną rzecz na przystanku Woodstock. Dobra, już do mojej okrady się wie, że to ja. Zrobiliście naprawdę fantastyczną rzecz. Ludzkość w namiotach oglądała filmy opowy, filmy niezależne, filmy, które się kręci dla przyjemności kręcenia, filmy, które się robi po to, żeby podzielić się swoimi emocjami. To jest coś niesamowitego, to już trwało kilku lat i wielka chwała i szacunek dla wszystkich, którzy się w to bawią. Nie filmy, które muszą zarobić. Sami żeśmy kiedyś popełnili taki film pod tytułem Przystanek Woodstock, najgłośniejszy film polski. Nie osiągnął żadnego sukcesu komercyjnego, żadnego, wręcz żeśmy na nim stracili. Ale przyjemność tworzenia tego filmu na wielką taśmę, na wielkie ekrany była tak ogromna, że to nam wyrównało wszystkie straty. Mam taką wielką satysfakcję, że to zrobiliśmy, że rozumiem wszystkich, którzy kręcą filmy. Uciekajcie od tego, jak tylko możecie, żeby być zmuszonym robić film, żeby być zmuszonym robić pod czyjś dyktat. Róbcie to, co wam leży na sercu. Ci ludzie tutaj oglądają, są najlepszą oceną tego, co tu się dzieje. Dogadamy jeszcze takie małe pozdrowionka. Wielkie dzięki za to, że robicie, że filmujecie, że bawicie się. Kiedyś, jak byłem w Los Angeles, rozmawiałem z Dariuszem Wolskim, facetem, który jest jednym z lepszych operatorów, bardzo uzdolniony i bardzo doceniany w Stanach Zjednoczonych. To było parę lat temu i on tak miło wspominał swoje pierwsze początki, kiedy kamerą amatorską, absolutnie amatorską, bawił się filmowaniem. I wtedy powiedział bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, cieszcie się, że to robicie i róbcie to nawet w sposób najbardziej amatorski, jak tylko może być. I wtedy będziecie czuli smak przygody. Ja dzisiaj robię dla Hollywoodu, dostaję za to zawodowe pieniądze, mam Schwenkera, mam, no, wszystko to się wokół to może dziać. Ale nie straćcie tej pasji, bo ta pasja tak naprawdę tworzy was. Więc tym wielkie dzięki. Zielona Góra, Tarnów, Edynburg, Berlin, Biała Cerkiew, Kostrzyn, Zgorzelec i Bielsko-Biała. Można powiedzieć, że tam kipi życie filmowe. Serdeczności dla was pozdrawiam. Filmowa Góra to jest coś, co powoli będzie łańcuchem takich Himalajów przełamującym, promującym, tworzącym. Wielkie dzięki za przystane pustko. A jaki był? Aha, poczekajcie, to proszę. Rewelacyjny, takiego przystanku co jeszcze nie było. I nie bez kozery mówimy, że chcemy tworzyć nie najlepszy, może są lepsze, ale najpiękniejszy festiwal na świecie. I Filmowa Góra dołożyła się do tego bardzo mocno. Cześć.